sesja bardzo przejęta, jak zawsze. Do mikrofonu będę mówić, tak, bo będę mówić na siedząco. Tak, ale chciałam się jeszcze z wszystkimi przywitać, tak jak to mój mąż. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I teraz już mogę usiąść. Moi drodzy, dlaczego poprosiłam o ten szczególny element naszego spotkania, o świecę? Otóż mamy mówić o szczęściu bycia kobietą w kontekście całego tematu naszych rekolekcji, o tym, jak przezwyciężać trudności, jak przeciwdziałać kryzysom w małżeństwie. Pomyślałam sobie, że potrzebny jest ten kobiecy temat, kobiece spojrzenie na pewne sprawy. I tutaj różnymi językami mówimy. I ci z Państwa, którzy wczoraj skorzystali z zaproszenia i byli na koncercie księdza Jakuba, mogli się przekonać, że on o tych samych sprawach zupełnie innym językiem mówi niż mój mąż. A jednak o tym samym. Prawda? Ja myślę, że spojrzenie kobiece i męskie też się na tyle różni, że warto dorzucić do tej pięknej mozaiki życia, dorzucić ten kamyczek kobiecego spojrzenia. I dlatego właśnie ta świeca, bo w moim przekonaniu to jest takie zobrazowanie kobiecego życia. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że to jest nasz rodzinny stół, przy którym się zebrała cała rodzina i nadzwyczajni goście, bo i święta rodzina z Nazaretu i Ojciec Święty Jan Paweł II i cała nasza rodzina i ta świeca po środku, to jest ważne i myślę, że bardzo miłe, jak patrzymy na żywy ogień, patrzymy na płomień świecy. Nie wiem, czy Państwo też macie takie doświadczenia, ale ja bardzo lubię patrzeć czy w płomień ogniska, czy w płomień kominka, również na płomień świecy. Ale nie to jest najważniejsze. Myślę, że najważniejsze jest to, jaki ślad to światło zostawia na naszych twarzach, na twarzach tych zebranych wokoło stołu ludzi. W jaki sposób ta świeca oświetla i ociepla nasze twarze. I tak widzę zadanie kobiety, kobiety, żony i matki, przez pryzmat małżeństwa i rodziny. O tym mówimy, takie jest moje osobiste doświadczenie i takim spojrzeniem będę się starała podzielić. Przy czym to nie będzie żaden formalny wykład, raczej podzielenie się swoim świadectwem i świadectwem innych kobiet, które mogą sobie powiedzieć, że są szczęśliwymi żonami i matkami. Są szczęśliwe jako kobieta, jako żona, jako matka. Dlaczego ten temat myślę, że jest bardzo ważny? Ponieważ jakby w naszym świecie łatwiej się zauważało wszystkie te ciemne strony, wszystkie trudne doświadczenia. A zapominamy często o tym, co piękne, co dobre, co ważne. O tym, co najważniejsze. I dlatego właśnie myślę, że tym dobrem trzeba się dzielić. To dobro sobie trzeba przypominać. I dlatego myślę, że to będzie skierowane nie tylko do pań, z których każda z Was myślę, że będzie mogła w jakiś sposób odnaleźć w sobie okruchy tego, o czym będę mówić. To będą właśnie te kamyczki układające się w mozaikę pięknego życia. Ale ważne jest również, żebyście panowie spojrzeli trochę może nowym spojrzeniem na swoje żony i zobaczyli, co dla tej mojej ukochanej kobiety jest rzeczywiście, może być bardzo ważne i o czym warto nie zapominać w całym swoim życiu. Jako motto naszego spotkania chciałabym zaproponować słowa błogosławieństwa, które są odczytywane przez kapłana podczas liturgii sakramentu małżeństwa. I wtedy ksiądz, wyciągając dłonie nad świeżo zaślubioną małżonką, błogosławi ją w ten sposób, aby
aby stawała się, aby czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. I myślę, że to jest właśnie to. Ja te słowa przeżywałam w czasie własnego ślubu, ale pewno jeszcze bardziej podczas ślubu naszych dzieci, kiedy to błogosławieństwo padało na głowę którejś z naszych córek albo naszej kolejnej córki, czyli żony naszego syna. I oby to błogosławieństwo mogło w naszym codziennym życiu owocować. Od dnia ślubu aż do końca życia. To, czym się chciałabym podzielić, to właśnie takie kamyczki z naszego kobiecego życia. Od dnia ślubu poczynając, bo to jest początek życia naszej rodziny. Dzień ślubu, moment szczególny, moment, myślę, że każda z pań, ale i każdy z panów zapewne to głęboko w sercu chowa i potrafi sobie przypomnieć ten dzień, jak nawet ze wszystkimi szczegółami, jako oby najważniejszy i najpiękniejszy dzień życia, do którego warto wracać. A więc najpierw to błogosławieństwo rodziców, którego rodzice udzielają swoim dzieciom, które mają wejść na nową drogę życia. I to błogosławieństwo, które dla nas spływało z rąk naszych, poprzez ręce naszych rodziców, ale pewno jeszcze bardziej, które przeżywaliśmy w momencie, kiedy nasze dzieci klękały. I trudno o tym mówić bez wzruszenia. Ale również potem w momencie zawarcia samego sakramentu, kiedy wymienialiśmy obrączki, kiedy mieliśmy sobie na palec założyć obrączkę, to wtedy po raz pierwszy w życiu posłyszałam od mojego męża: żono. Jestem bardzo wdzięczna naszemu przyjacielowi, kapłanowi, który błogosławił nasze małżeństwo, który nam to podpowiedział, że przecież liturgia sakramentu dopuszcza nie tylko używanie swojego imienia, ale i to, żeby po raz pierwszy w życiu móc do siebie powiedzieć: żono, mężu. I to był ten taki szczególny moment. A swoją drogą, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, czy macie świadomość, że z obrączką jest związane szczególne błogosławieństwo i odpust, który papież Jan XXIII, święty Jan XXIII, przypisał do pocałowania sobie nawzajem obrączki ślubnej. Czyli w momencie, kiedy żona całuje obrączkę swojego męża, a on całuje obrączkę swojej żony. Jak widzicie, trudno jest mówić bez wzruszenia o tych takich ważnych sprawach. Ale i jeszcze rzecz następna. Ten dzień ślubu zapoczątkowuje całe nasze wspólne życie. I warto o tym pamiętać, warto o tym sobie przypominać, no kiedy? W szczególny sposób w każdą rocznicę ślubu. I myślę, że jest to ogromnie ważne, żeby ten dzień szczególnie celebrować. Tak było w naszej rodzinie i rzeczywiście nasze dzieci wiedzą, że dzień ślubu, może po imieninach rodziców, to był ten dzień najważniejszy, bo to był początek naszej rodziny. A więc każda rocznica rzeczywiście była jakoś wspólnie świętowana. Może nie zawsze się udawało zamówić intencję mszalną na ten dzień, ale zawsze można było wspólnie pójść do kościoła w tejże właśnie intencji. Zresztą taka jest tradycja w naszej rodzinie, że właśnie w dniu jakiejś uroczystości, a więc w rocznicę ślubu, czy w imieniny, czy w urodziny, to najpiękniejszym prezentem jest udział we mszy świętej i komunia święta właśnie w intencji
tego jubilata czy solenizanta. No i myślę, znaczy są, wiem, że są małżeństwa, znaliśmy również takie, które świętują każdą miesięcznicę swojego ślubu. A więc w każdą datę konkretną w kolejnym miesiącu mają jakąś swoją rodzinną uroczystość. Niech to będzie tylko jakaś rodzinna kolacja, czy może to, że mąż żonę zaprasza gdzieś na wyjście, na jakąś randkę, ale świętują każdą miesięcznicę swojego ślubu. Taką okazją do przypomnienia sobie może być również odnawianie przyrzeczeń małżeńskich. I tutaj bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, żeby od tego nie uciekać. Mało tego, żeby może w swojej parafii poprosić, niechby ksiądz proboszcz taką uroczystość organizował, na przykład z okazji Niedzieli Świętej Rodziny. Pierwszej niedzieli po Bożym Narodzeniu. I to jest piękna okazja, kiedy wychodzi tłum małżeństw i się ustawia w głównym przejściu kościoła i kiedy się do siebie zwracają, patrzą sobie w oczy i powtarzają słowa przysięgi małżeńskiej, czasem trochę odnowionej na modłę właśnie tego odnowienia przyrzeczeń. Nam się to zdarzało niejednokrotnie, takie przyrzeczenia odnawiać, ostatnio nie dalej jak 3 tygodnie temu, właściwie przez 2 kolejne tygodnie pod rząd. Nie mówiąc o tym, że w rocznicę, tą naszą 45., to ksiądz proboszcz nas wywołał na środek i prosił, najpierw zapytał, tak, to rzeczywiście trzeba przyznać, czy zechcemy, no pewnie, że zechcemy odnowić przyrzeczenia na oczach całej parafii. Wiemy, że wtedy wszyscy nas wspomagają i się za nas modlą. Więc to jest taka okazja, której warto nie przegapić. Mało tego, bo może nawet warto się o nią dopominać od czasu do czasu u swojego księdza proboszcza. Ale jak to potem po ślubie? Wchodzimy w naszą rzeczywistość, w rzeczywistość małżeńską, której się uczymy, i która jest oby całkiem nowa. Wyobrażam sobie, że dla tych par, które dzisiaj decydują się na to, żeby żyć wspólnie przed ślubem, żeby wspólnie przed ślubem zamieszkać, to tutaj niesamowicie dużo tracą. Bo nie ma tej nowości, kiedy jesteśmy z sobą od dnia ślubu przez 24 godziny na dobę. Nie tylko w tych wybranych, szczególnych momentach, ale również i w tych momentach trudniejszych, kiedy widzimy siebie i w zmęczeniu, i w zdenerwowaniu, i kiedy trzeba te okruchy radości jakby wykradać, albo bym powiedziała odkurzać z takiego pyłu codzienności, który bywa, że dosyć szybko pokrywa tę naszą świąteczną rzeczywistość. Więc warto to odkurzanie rzeczywiście zastosować, ale warto się również uczyć tego bycia z sobą i tego się uczymy właściwie całe życie, przez całe życie. Myślę, że tak to jest i Państwo to możecie potwierdzić, że ciągle potrafimy siebie nawzajem zaskakiwać nowymi sytuacjami, nowym sposobem reagowania, oby coraz piękniejszym, coraz lepszym. I właśnie tym zauważaniem siebie coraz bardziej w codzienności, w tej zwyczajności. Natomiast tak jak wyrażania sobie miłości przez bezinteresowną czułość warto się uczyć jeszcze przed ślubem, tak po ślubie uczymy się nowego języka miłości, jakim jest zbliżenie małżeńskie, współżycie. I oby tak było, że tego języka miłości znowu będziemy się uczyć przez całe życie. Tak, jak długo będziemy mogli sobie w ten sposób miłość wyrażać. I to też warto uświadomić sobie, że to jest
to coś pięknego i coś nadzwyczajnego w naszym małżeństwie. Często niepozbawione trudności, bo spotykamy się przecież z tym, że niektóre małżeństwa mają problem na przykład w ogóle z rozpoczęciem współżycia. Są małżeństwa, które liczą się z tym, albo nie liczyły się wcale z tym, a borykają się ze swoją codziennością i rzeczywistością braku przeżywania wspólnego, braku orgazmu, czy wręcz mijania się w przeżywaniu. Inaczej to przebiega u żony, inaczej to przebiega u męża. I to, żebyśmy się tego rodzaju wyrażania miłości mogli uczyć, to jest też ta piękna sfera życia małżeńskiego. Na ten temat zresztą będzie jeszcze mowa w kolejnym spotkaniu, więc nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale chciałabym zwrócić uwagę na jeden element, który w moim przekonaniu jest tym, co się określa jako święte świętych w małżeństwie. Co jest absolutnie jedyne i wyjątkowe dla nas i tylko dla nas jako dla żony i męża. To jest wierność i wyłączność. I kiedy sobie to uświadamiamy, to wtedy wszystkie te trudności, te problemy nie mają większego znaczenia. To, co najważniejsze, to jest tylko nasze i nasze wyłącznie. I jestem przekonana, że warto to sobie uświadamiać. I jakkolwiek byłoby najgenialniej, gdybyśmy mogli sobie powiedzieć, że jesteśmy sobie wierni od zawsze na zawsze. To znaczy od piaskownicy, od odpoczęcia czekaliśmy na siebie, jesteśmy dla siebie pierwsi i jedyni i wyłączni i tak będzie aż do końca naszego życia. Mam świadomość, że różne bywają drogi do siebie, że czasami te drogi do małżeństwa bywają bardzo, bardzo kręte, ale Pan Bóg pisze prosto nawet na krętych ludzkich liniach. Wobec tego jest szansa, żeby od dziś aż do końca życia, żeby to, co najważniejsze i najpiękniejsze było również nasze, wyłącznie nasze. To właśnie to święte świętych w małżeństwie. I wtedy my tę naszą miłość, która oby rosła z każdym dniem, była coraz piękniejsza, tą naszą miłością chcemy się dzielić, chcemy nią obdarzać. Właściwie ona promienieje z naszego związku. Chcielibyśmy tym, co najważniejsze i najpiękniejsze, podzielić się z tymi istotami, które są dla nas tak ważne, a którymi Pan Bóg nas może obdarować, z naszymi dziećmi. I tak jak ktoś pięknie powiedział, że w momencie, kiedy małżeństwo się otwiera na przekazywanie życia, to jest tak, jak gdyby wysyłało list z zaproszeniem. Zaproszeniem kogoś bliskiego, ważnego, kogoś, kto ma wejść do naszej wspólnoty. Tak sobie możemy wyobrazić każde otwarcie się na życie dziecka, każde wysłanie zaproszenia. Bywa różnie, bo zdarza się tak, że na ten wysłany list Pan Bóg odpowiada natychmiast i natychmiast błogosławi poczęciem dziecka. I wtedy niekiedy tacy rodzice nawet nie zauważają, że może być inaczej. Po prostu podjęliśmy zbliżenie w czasie optymalnej płodności, zwłaszcza jeżeli się już tego zdążyliśmy nauczyć, tego właśnie rozpoznawania płodności, a jak to jest ważne, o tym już była mowa, a myślę, że jeszcze będzie mowa. I to było dla nas oczywiste, że zapraszając dziecko, wybieramy czas optymalny na to, żeby była największa szansa na jego poczęcie. I skoro jest
do tego poczęcia dochodzi, to jest to normalne. I się dobrze, że cieszymy, ale mówię, czasem nie zauważamy, że to jest cud. Bo to jest rzeczywiście niezwykły cud. Cud, w którym Pan Bóg zaprasza nas jako żonę i męża do współpracy z sobą. I to jest, jakby nie powiedzieć, dowód najwyższego zaufania do nas jako możliwych rodziców. To, że poczyna się jakieś dziecko, że się jakieś dziecko rodzi, to tak jak ktoś powiedział, to jest dowód, że Pan Bóg nie znudził się jeszcze człowiekiem. Każde dziecko jest tego dowodem. I myślę, że warto o tym sobie przypominać, nie tylko w kontekście naszych rodzonych dzieci, ale jeżeli słyszymy gdziekolwiek, w rodzinie czy wśród przyjaciół o poczęciu czy o urodzeniu się dziecka, to jest to najlepszy dowód. Pan Bóg się jeszcze człowiekiem nie znudził. I to jest również najlepsza droga, żeby natychmiast takie poczęte dziecko i jego mamę, i jego rodziców otoczyć modlitwą. Czasami bywa tak, że ci młodzi ludzie, którzy podejmują zbliżenie małżeńskie, jeszcze nie pomyśleli o tym wysyłaniu listu z zaproszeniem. Jeszcze nie mają świadomości, że oni właśnie ten list piszą, a już dostają odpowiedź. Czują się zaskoczeni, czują się czasami przestraszeni. I to jest kolejny moment, kiedy może być ten problem, ta trudność, a nawet kryzys w małżeństwie. Ale w momencie, kiedy otoczeni miłością wszystkich wokoło i modlitwą. W naszej rodzinie jest taki zwyczaj, że jeżeli dowiadujemy się o poczęciu dziecka albo widzimy jakąś mamę w stanie błogosławionym, spotykamy gdziekolwiek, w autobusie, na ulicy czy w sklepie, natychmiast ją otaczamy modlitwą. To poczęte dziecko i ją. Myślę, że nigdy za dużo tej modlitwy. A jeżeli kogoś stać na to, żeby coś więcej dołożyć, to proponuję duchową adopcję dziecka poczętego, czyli 9 miesięcy w intencji konkretnego dziecka, którego my co prawda z imienia nie będziemy znali, ale znaje Pan Bóg, a wierzymy dziecka, którego życie może być zagrożone w łonie matki, a wierzymy, że ono się po tych 9 miesiącach szczęśliwie urodzi, otoczone naszą modlitwą i w jakiś sposób, jak wierzymy, dzięki naszej modlitwie. Więc to jest znowu ten moment, kiedy spoglądamy na tę radość i to szczęście i warto, żeby sobie o tym przypominać. Nawet w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z inną drogą, kiedy jest to wysyłanie listu i wysyłanie co róż i jakby nie było odpowiedzi. Bo bywa tak, że niektóre małżeństwa długo czekają na poczęcie dziecka. I tak było w naszym przypadku. Teraz po latach widzimy, że to nie było bez powodu, że Pan Bóg miał swoje plany dla nas. I na pewno nie weszlibyśmy w duszpasterstwo rodzin, a przynajmniej nie tak głęboko, jak to w naszym życiu się zdarzyło, gdyby te dzieci były bezpośrednio po naszym ślubie. A tak to nasze doświadczenie było takie, no nie macie jeszcze dzieci, to możecie robić jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze coś następnego. I faktycznie tyle tych różnych zadań mieliśmy okazję podejmować. Więc patrząc na perspektywę naszego życia, widzimy, że to był bardzo szczególny czas, który nam Pan Bóg dał. Ten czas właśnie czekania na dziecko. Nie zawsze łatwy. Bywa niekiedy jeszcze trudniej. I powiedziałabym, że nam Pan Bóg chyba tego najtrudniejszego doświadczenia oszczędził. Doświadczenia poczęcia i straty dziecka przed urodzeniem. To na pewno niełatwe, ale równocześnie, i to też z ust takiej mamy słyszeliśmy, że ona jest szczęśliwa i dziękuję Panu Bogu za każdą chwilę życia jej dziecka.
chociaż to był tak krótki czas, i że ona wie, że ma już jedno dziecko na pewno w niebie. Więc to też jest sprawa głębokiej wiary, a równocześnie tego spojrzenia na to, co najważniejsze. Jak to jest potem, jeżeli do poczęcia dojdzie, jeżeli my jako rodzice najwcześniej wiemy i widzimy, że już jesteśmy rodzicami. Tak jak mój mąż wspomniał, sam akt poczęcia to jest najgłębsza tajemnica ludzkiego życia. To jest ta tajemnica, o której właściwie powinno się mówić tylko na kolanach. Bo rzeczywiście to, że Pan Bóg nas jako żonę i męża dopuszcza do tej bliskości z sobą w przekazywaniu ludzkiego życia, to jest niezwykła godność każdego z nas jako rodziców. To, że do tego poczęcia dochodzi w momencie, którego my nie znamy. My tylko jako rodzice stwarzamy optymalne warunki, wybieramy te najlepsze warunki. I wobec tego, nie wiem, ile już Państwo macie dzieci, ile planujecie w Waszych rodzinach. Z tego, co słyszałam, rekord Polski jest 22 dzieci w rodzinie. No to tych 22 razy, jeżeli tam nie było bliźniaków, bo u mojego brata w rodzinie jest dzieci 11, ale w tym są 3 pary bliźniąt. Więc moja bratowa rodziła 8-krotnie. Ale te 8 razy to były te momenty wybrane w życiu. Czy wobec tego nie warto, żeby poczęcie każdego dziecka było wybranym czasem, wybranym momentem? Niejednokrotnie, jak mieliśmy okazję spotykać się z narzeczonymi, to właśnie na to zwracaliśmy uwagę, że warto wybrać ten czas, żeby on był najlepszy i dla naszych dzieci, i dla nas. Jakkolwiek z drugiej strony jedna z naszych znajomych tak nam podpowiadała, mówi, planujcie po ludzku najlepiej, jak tylko to możliwe. A i tak możecie się liczyć z tym, że każde dziecko przyjdzie w najmniej odpowiednim momencie. Najbardziej zaskakującym, na pewno, bo to jest rzeczywiście takie niesamowite zaskoczenie, że nagle widzimy, że już nie jesteśmy sami, że jesteśmy we troje, że się rozwija nasze dziecko. I wtedy, jeżeli znamy dobrze cykl kobiecy i jego objawy, widzimy, że temperatura na podwyższonym poziomie utrzymuje się po tych 18-20 dniach, to mamy już potwierdzenie, że do poczęcia doszło. Po 20 dniach, po niecałych 3 tygodniach my już wiemy, że dzidziuś jest, że żyje, że się rozwija. Natomiast lekarz jeszcze nie będzie się wypowiadał. Każe przyjść za następne 3 tygodnie, to on wtedy jednoznacznie potwierdzi. Więc my jako rodzice możemy wiedzieć już wcześniej. I zaczyna się piękny kolejny etap w życiu. Etap, który w staropolskim języku nazywał się stanem błogosławionym. I życzę wszystkim mamom, tym najmłodszym mamom, które noszą swoje dziecko w łonie, żeby za każdym razem to był ten stan błogosławiony. I oby wszyscy tatusiowie stanęli na wysokości zadania i faktycznie, oby ich żona mogła się czuć właśnie jako błogosławiona osoba w tym czasie noszenia dziecka w swoim łonie. Znowu, nie zawsze czas łatwy. Czasem trzeba się borykać z wieloma przeciwnościami zdrowotnymi, ale to wszystko naprawdę mało ważne. To, że mogę w swoim łonie nosić nasze dziecko, że czuję jego ruchy, że mogę do niego przemawiać, jestem całym jego światem. To jest ta niezwykła rola i zadanie każdej mamy noszącej w łonie swoje dziecko.
I potem to przygotowanie się do porodu, oby to było jak najlepsze przygotowanie i oby każda mama mogła z największą czułością i serdecznością ten poród rozgrywać jako to, co może najlepszego dać swojemu dziecku. To jest jej zadanie szczególne. Natomiast zadanie taty jest ochranianie tej mojej rodziny, żony i dziecka za każdym razem na nowo, otaczanie miłością, otaczanie bezpieczeństwem, otaczanie odpowiedzialnością. Czasem to będzie z kolejnymi dziećmi stawianie czoła tym wszystkim, którzy mówią, co za wariaci, zdecydowali się w dzisiejszych czasach na trzecie, na piąte czy na dziesiąte dziecko, wariaci. Pamiętam to z doświadczenia naszej rodziny, moich rodziców, którzy mieli nas pięcioro i tak jak się tato czasem śmiał, były dwie kategorie ludzi. Jedni, którzy się pukali w czoło i mówili, lekarze, a sobie nie potrafią poradzić i tyle dzieci. A z drugiej strony byli kibice rodziny, którzy rzeczywiście z radością witali każde kolejne dziecko. I z czasem ci pierwsi zaczęli zazdrościć, że nasza rodzina jest właśnie taka, że jest liczna i że jest szczęśliwa. A ci drudzy cieszyli się z nami i do dziś w jakiś sposób dziękują moim rodzicom, że mogli taką rodzinę poznać. My się śmiejemy, że od trojga dzieci wzwyż się liczy teraz ta karta dużej rodziny, no to troje, no co za duża rodzina. Dla nas to wcale nie wydawała się duża, zawsze nam się marzyła liczna rodzina i rzeczywiście przećwiczył nas Pan Bóg w tym względzie, że to nie my, ale On ma tutaj ostatnie słowo. Ale cieszymy się z każdego z naszych dzieci, jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. I mamy to absolutne przekonanie i tę absolutną pewność, że każde dziecko jest szczególnym darem od Pana Boga. I możemy o tym świadczyć, możemy o tym mówić jednoznacznie i możemy przypominać o tym wszystkim, których życie potoczyło się tak, że jakby o tym chcieli zapomnieć. A więc ten stan błogosławiony, znowu, żeby tego czasu nie przegapić, że to za każdym razem powinien być czas piękny, jakkolwiek ten po raz pierwszy w życiu przeżywany jest zupełnie szczególny. I potem już będzie inaczej, z każdym dzieckiem będzie inaczej. Ale pierwszy, no to jest to właśnie przygotowanie do porodu, to jest również przygotowywanie do karmienia, przygotowywanie do wychowywania dzieci. I poród, każdy z kolei zupełnie inny, każdy przeżywany przez mamę inaczej, to znowu taki piękny czas, taki piękny moment i myślę, że każda z pań, która to w swoim życiu przeżyła, może to sobie teraz przypominać jako szczególne zadanie, ale i szczególne błogosławieństwo. To, że w dzisiejszej dobie jest ta możliwość porodów rodzinnych, kiedy tato też współdziała i jest bardzo potrzebny przy takim rozwiązaniu. I kiedy to tato ma to szczególne zadanie przecięcia pępowiny i takiego symbolicznego niemalże uwolnienia tego dziecka na jego samodzielne już życie. I to, że obydwoje to maleństwo widzimy po raz pierwszy. To maleństwo, z którym zżyliśmy się już przez tych 9 miesięcy, a które teraz widzimy po raz pierwszy możemy mu spojrzeć w oczy. Po raz pierwszy, kiedy jest położone na brzuchu mamy, możemy je pobłogosławić. Teraz już na pewno na czole. A przedtem nie zawsze wiedzieliśmy dokładnie, w którym miejscu, jak błogosławiliśmy, kiedy jeszcze było w środku brzuchu. Więc ten moment, to zostaje chyba najgłębiej w pamięci
i tego też za nic się nie odda. Ale znowu różne bywają koleje losu i różne bywają historie wejścia dzieci w rodzinę. Myślę tutaj sobie o tych małżeństwach, które nie doczekały się rodzonych dzieci, a które są rodzicami, którzy są rodzicami poprzez przyjęcie dzieci do rodziny, zaadoptowanie dzieci w rodzinie. I to też jest piękne i nadzwyczajne, powiedziałabym może trudniejsze rodzicielstwo, ale trzeba to tym bardziej doceniać. I wtedy może warto nie tylko tak jak dzień porodu dla każdego z rodzonych dzieci, tak dzień przyjęcia do rodziny może być wielkim świętem w takiej rodzinie adopcyjnej. I znowu z trudności możemy wyjść do tego piękna i tego blasku codzienności. A potem to znowu czas bardzo piękny. Myślę, że dla każdej mamy, oby był dla każdej mamy czasem pięknym. Czasem, kiedy po porodzie wracamy do domu, kiedy możemy karmić to dziecko piersią, kiedy ta mama jest nadal wielkim światem swojego dziecka, już nie teraz takim wyłącznym, jak w momencie stanu błogosławionego, otaczania tego dziecka w każdą stronę, ale może być tak, że to przez jej twarz dziecko poznaje świat. Bo to tak mądrze Pan Bóg zrządził, że ta odległość od piersi mamy do jej twarzy to jest odległość ostrego widzenia noworodka. Dziecko uczy się poznawać świat poprzez rozpoznawanie twarzy swojej mamy. I oby każda mama była tego świadoma i oby mogła się tym cieszyć. Głos mamy dziecko znało już wcześniej, znało wcześniej również głos taty i uczyło się tego głosu przez swoich pierwszych 9 miesięcy. I wobec tego tato też jest tutaj ważny. Ale to poznawanie wyglądu świata to jest właśnie przez twarz mamy. Nie mówiąc o tym, że to karmienie piersią to jest znowu cała nadzwyczajna i piękna sztuka i to jest nadzwyczajny i piękny dar, którym mama się może dzielić ze swoim dzieckiem, z każdym z osobna dzieckiem na nowy sposób. Bo to jest nie tylko to, co możemy dziecku dać jako najbardziej właściwy dla niego pokarm, taki, w którym zawiera się dokładnie wszystko, czego ono potrzebuje. Ale czyli ta strona odżywcza pokarmu mamy. Po drugie jest to równocześnie najpiękniejsze zabezpieczenie przed wszelkimi chorobami, czyli najpiękniejsza szczepionka, którą mama przekazuje dziecku. To swoje własne przeciwciała przekazuje dziecku poprzez pokarm. Dziecku, które dopiero po ukończeniu 6 miesiąca od urodzenia będzie wytwarzać swoje własne przeciwciała. A tak to mama je zaszczepia przeciwko wszelkim chorobom. Ale wreszcie, i to pewno najważniejsze i najpiękniejsze, uczy się tej, otrzymuje od mamy tę witaminę M, witaminy miłości matczynej. I tego nic nie zastąpi. To jest właśnie to, co możemy naszemu każdemu kolejnemu dziecku najpiękniejsze przekazać. A potem rodzą się znowu wątpliwości, pytania, niepokoje. Jak dalej? Jak to znowu nadzwyczajne, że w tej chwili ten urlop macierzyński trwa rok. W czasie, kiedy rodziły się nasze dzieci, to były tylko 3 miesiące. I potem miesiąc urlopu wypoczynkowego, pamiętam wyraźnie i głęboko to mi w serce zapadło, kiedy nasza pierworodna Marysia miała 4 miesiące od urodzenia i leżał taki mały tobołek zawinięty w kocyk w koszu przy naszym tapczanie. Uświadomiłam sobie, że co dalej? Gdybym wracała do pracy zawodowej, to co z tym maleństwem?
Nie ma mowy już o karmieniu. Żadna z mam, z babć naszych mam, a babć tej malutkiej nie była w stanie podjąć opieki nad nią, że ja bym musiała to maleństwo opuścić i komuś przekazać nad nim opiekę. I tutaj jestem głęboko wdzięczna i mojemu mężowi, ale przede wszystkim Panu Bogu, że taka mogła być nasza decyzja, że zostaję z dziećmi w domu, znaczy na razie z tą jedną, że mogę zostać. To wtedy też inaczej wyglądało. Ten czas urlopów wychowawczych, który się sumował do jednego dnia, trzeba się było tymi terminami wyliczać, ale że zostaję w domu tak długo, jak długo to będzie możliwe. I to rzeczywiście ja miałam to szczęście, że widziałam rozwój dzień po dniu każdego naszego kolejnego dziecka. To ja widziałam pierwsze uśmiechy, to ja widziałam również jego pierwsze nieszczęścia, to ja słyszałam pierwsze słowa. I u nas to było tak, że jak tylko było dobrze, to maluch mówił ta, 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 ta. Ale jak tylko coś się zdarzało nie tak, to było mama. No więc mama ma swoje miejsce w życiu dziecka i tego miejsca tak łatwo nie utraci. Myślę, że każdy tata się czuje dowartościowany, jak go tak dziecko właśnie radośnie wita tymi swoimi pierwszymi słowami. Ale to ja widziałam ten pierwszy ząbek albo potem pierwszy kroczek i nie oddałabym tego za nic w świecie. Miałam to szczęście być z naszymi dziećmi przez 10,5 roku w domu. To były wtedy rzeczywiście, tak jak mówię, te naciągnięte wszystkie możliwe urlopy macierzyńskie, wypoczynkowe, wychowawcze, przedłużane o to jeszcze w sytuacjach szczególnych zdrowotnych, a ponieważ cała nasza trójka była alergikami z takimi poważnymi zagrożeniami, wobec tego te urlopy się trochę przedłużyły się aż do 10,5 lat i potem była kwestia, co dalej? To pytanie, które sobie każde małżeństwo zadaje. Jak to ma wyglądać? Praca zawodowa, a wychowywanie dzieci. No więc tak to się w naszym życiu złożyło. Miałam świadomość, że do mojej pracy zawodowej, którą prowadziłam przed poczęciem naszych dzieci, już nie wrócę. A na pewno nie wrócę na to samo miejsce, bo biochemia w ciągu tych 10 lat zdążyła już daleko odfrunąć, odbiec. Więc takiej możliwości do pracy naukowej na tym samym etacie na pewno nie było. Jakkolwiek to była praca, która mnie pasjonowała i która była naprawdę bardzo i ciekawa, i rozwijająca, i która do urodzenia naszych dzieci dawała mi ogromną satysfakcję. Ale potem to zaczęłam przewartościowywać pewne rzeczy. I zobaczyłam, że tam w pracy zawodowej może być 100 innych osób, lepszych ode mnie, które mnie mogą w tym zastąpić. Natomiast tutaj, jako mamy, nikt mnie zastąpić nie może. Jest częstokroć, jak przychodzi mi się dzielić tymi moimi doświadczeniami z młodymi dziewczynami, które dopiero myślą o małżeństwie i o rodzicielstwie, albo z takimi młodymi mamami, które właśnie te pytania stawiają. Co zrobić? Jak to podzielić? Jak to życie ułożyć? To mówię, za nic w świecie bym tych 10,5 roku nie oddała. Jestem wdzięczna i Panu Bogu, i mojemu mężowi, że mogłam z dziećmi być w domu. Ale mam świadomość, że każde małżeństwo musi to we własnym zakresie przemyśleć, przepracować, przemodlić i odpowiednio zdecydować. I tylko tym się dzielę. I tutaj jako mama, tak jak czasem mówię, wiem, I bez żadnych wątpliwości, że jakkolwiek popełnialiśmy nie jeden błąd. I ja jako mama nie jeden błąd w życiu popełniłam. Ale i tak
jestem najlepszą mamą naszych dzieci, każdego naszego dziecka. I to mnie bardzo mocno podtrzymywało na duchu w takich chwilach zwątpienia i trudności, że to ja jestem tą najlepszą mamą i tutaj mnie nikt zastąpić nie może. Kolejne dni, kolejne miesiące, kolejne decyzje to były idące w tym kierunku, że jak mówiłam, chcieliśmy zawsze mieć liczną rodzinę. Wobec tego dla nas był dylemat, jak długo karmić, żeby płodność mogła wrócić. Jakie Pan Bóg ma wobec nas plany? Czy to jedno nasze dziecko jest takim cudem, takim ewenementem, że się już nigdy więcej to nie powtórzy? Ale wiemy, że nie chcemy, żeby było jedynakiem. Wobec tego, co zrobić? Przyznam się szczerze, że konkretnie stawialiśmy Panu Bogu konkretne terminy, żeby nam odpowiedział, bo jak nie, to będziemy szukali innej drogi, żeby nasza rodzina była liczniejsza. I Pan Bóg nam odpowiadał, rzeczywiście zmieścił się w tym terminie. Nawet bym powiedziała, że był szybszy niż myśmy zaczęli o tym myśleć. I tutaj przywoływaliśmy rozmaitych świętych za namową takiego znajomego Australijczyka, który do Polski przyjechał i który w momencie, kiedy się dowiedział o tym, że 11 lat modliliśmy się o poczęcie naszej pierworodnej, to mówi, toście się słabo modlili. Ja mam takiego świętego, święty Gerard Magella, jak to Australijczycy mówili, Włoch z pochodzenia, redemptorysta z XVIII wieku, który jest znakomity w tych sprawach i on to rozwiązuje bezbłędnie. Ja jak tylko wrócę do Australii, to się zaczynam modlić i po waszych wakacjach chcę słyszeć dobrą odpowiedź. No i posłyszał, że święty Gerard jest znakomitym patronem. Mało tego, święty Gerard potrafi działać wstecz. Bo zanim ten nasz zaprzyjaźniony Australijczyk się zaczął modlić, to mniej więcej jakieś 5 dni do tygodnia wcześniej począł się już nasz jaś. Więc tam w tym wymiarze duchowym nie ma czasu i rzeczywiście my niekiedy się nawet nie potrafimy zorientować, jak to szybko i jak to nadzwyczajnie działa. Ale takich właśnie świętych no znamy więcej, nie tylko świętego Gerarda. Ale to jest właśnie to, że najpiękniejsze i najważniejsze, co naszym dzieciom możemy dać, to jest rodzeństwo. Nie wyobrażam sobie, jak trudne musi być wychowywanie jedynaka z wyboru, z założenia. Bo mam świadomość, że niekiedy no, są rodziny, w których nie ma więcej dzieci, bo więcej po prostu być nie może. Ale widzimy, jak to jest odpowiedzialne i trudne zadanie wychowywanie takiego jedynaka. A już wychowywanie jedynaka z wyboru, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Bo widzę, jak wiele daje rodzeństwo i jak to są nadzwyczajne więzi. To jest cała szkoła życia. Teraz mamy takie laboratorium rozpoznawania tej szkoły życia na przykładzie naszych wnucząt. W tej chwili no, w dwóch rodzinach na razie jest po jednym dziecku, ale w jednej rodzinie, w rodzinie naszej najmłodszej córy, już jest dwoje, 4-letni Michał, 2-letnia Marianka, a następne się będzie rodzić na początku przyszłego roku. Więc widzimy już te wzajemne odniesienia, to wzajemne oddziaływanie, to wzajemne przyuczanie się i ociosywanie, prawda, z egoizmu pomiędzy tymi maluchami. I nie mam wątpliwości, że nie ma ważniejszej sprawy niż obdarowywanie dzieci rodzeństwem. A jak te więzy są ważne, to też widzieliśmy u naszych maluchów. Kiedy najmłodsza, która nie tak znowu obficie obdarzała swoim uśmiechem, powiedziałabym, że miała
miała taki dar bacznego obserwowania ludzkich twarzy i głębokiego zastanawiania się, czy uśmiechnąć się, czy może niekoniecznie. To tylko na widok swojego rodzeństwa uśmiech był natychmiastowy. I kiedy cztery lata od niej starsza siostra się pochyliła, czy dwa lata od niej starszy brat się nad nią pochylił, no to ten uśmiech był natychmiastowy. Więc rzeczywiście to jest takie te najpiękniejsze okruchy wspomnień, które warto w sobie gromadzić. Mało tego, podpowiadam wszystkim młodym mamom i tym trochę starszym też, żeby zapisywać te najważniejsze wydarzenia, chociażby symbolicznie, żeby móc to potem odtworzyć, żeby takim pamiętnikiem móc się potem z dzieckiem podzielić. U nas to tak bywało, że były te fragmenty odczytywane na kolejne urodziny, a potem na 18 urodziny dziecko dostawało ten pamiętnik jego dzieciństwa właśnie z tymi pierwszymi historiami jego życia. Więc to są te radości, które no, przy różnych trudach rodzicielstwa, które są, na które nie zamykam oczu, ale chcę pokazywać właśnie te strony dobre i pozytywne i te radosne, do których warto wracać. I warto nasze dzieci tego też uczyć. I to jest równocześnie to uczenie miłości. O czym tutaj też była mowa, że to jest to najważniejsze zadanie każdej kobiety, najważniejsze zadanie macierzyństwa, uczenie miłości. A to uczenie miłości naszych dzieci, no to jest to właśnie to dawanie siebie. To uczenie miłości, to wbrew temu, co by nam się mogło wydawać, że to tylko te ważne, takie piękne, radosne momenty są ważne, to nie mam wątpliwości, że to jest ta cała codzienność. To tak namacalnie tego doświadczyliśmy w momencie, kiedy nasza pierworodna, która jako pierwsza wychodziła za mąż, szykowała się właśnie do ślubu, szykowała się do opuszczenia naszego domu. I wtedy sporo było takich rozmów właśnie wspominkowych o tym, co pamięta, co było dla niej ważne. I co się okazało ważne? Okazało się, że takie bardzo ważne to były kluski z dziurką, które jako może dwulatka pomagała mi robić. I rzeczywiście to chodziło o kluski śląskie, takie okrągłe, w które na koniec trzeba było na koniec zrobić dziurkę. I zawsze było: mamusiu, a zrobimy te kluseczki z dziurką, ja tobie pomogę. Oczywiście jej ważnym zadaniem pomagania było robienie tej dziurki. Paluszkiem małym, prawda? I ona to do swojej dorosłości pamięta i pamięta jako coś takiego ważnego, na tyle ważnego, że w tej chwili bardzo usamodzielnia swoje dzieci. I one też jej pomagają ogromnie w każdej pracy. Właśnie ostatnio nas zadziwiała dwuletnia wnusia, która obierała parówki z tej skórki, z takiej folii, prawda? Precyzyjnie, bardzo dokładnie pomagała najpierw tatusiowi, a kolejnego dnia dziadkowi w tym obieraniu parówek. I myślę, że to też gdzieś tam się będzie kodowało. Jeden z okruchów i elementów tej codzienności. A potem to jest to towarzyszenie naszym dzieciom w ich dorastaniu, w przygotowywaniu się do ważnego etapu życia, jakim jest dojrzewanie. I tutaj też ten element, na który chciałabym zwrócić uwagę, w którym mama jest niezastąpiona, do przekazywania wszystkich najważniejszych prawd o kobiecości w stosunku do swoich córek, do każdej kolejnej swojej córki. Kiedy to mama może przygotować córkę na to, że w jej organizmie się zacznie coś pięknego i ważnego dziać, żeby ta dziewczynka nie była kiedyś zaskoczona tym, co ją może spotkać, a co będzie straszne, okropne i paskudne jako pierwsza miesiączka. Wprost przeciwnie, pokazać, że to jest element
dojrzewania do cudownego wydarzenia, które dzieje się w jej, będzie się działo od tego czasu w jej organizmie. Że w każdym kolejnym cyklu będzie dojrzewać jedna komórka jajowa. To jest cała piękna opowieść, na którą już teraz tutaj nie mamy czasu, ale którą warto, żeby mama o organizmie kobiecym opowiedziała i o tym, żeby zachwyciła z każdą swoją córkę tym, co w jej życiu się będzie działo, a co jest takie niepowtarzalne u każdej kobiety. I to jest wreszcie to towarzyszenie naszym dzieciom w wyborze ich drogi życiowej, a jeżeli to ma być droga życiowa poprzez małżeństwo, to w poznawaniu i przyprowadzaniu do domu tej drugiej wybranej osoby, to jest to towarzyszenie im w przygotowywaniu się do sakramentu małżeństwa, to jest to towarzyszenie w tym właśnie ważnym, wielkim dniu ślubu, kiedy my błogosławimy nasze dzieci, wypuszczając je z naszymi najserdeczniejszymi, najpiękniejszymi życzeniami w świat, w budowanie swojego własnego i dorosłego życia. A dla nas, jako rodziców, to jest ten trud dosyć szczególny schodzenia na drugie miejsce w życiu naszych dzieci. Teraz, od dnia ślubu, już po współmałżonku. A potem, kiedy się dowiadujemy o tym, że zostaliśmy dziadkami, schodzenie na trzecie miejsce na podium, bo przed nami będzie nie tylko współmałżonek, ale i każde kolejne dziecko naszych dzieci, a nasze wnuczątko. Więc ta nasza umiejętność to jest też wspomaganie naszych dzieci w wychodzeniu ich w swój dorosły, dojrzały świat. I życzę najserdeczniej wszystkim z tutaj obecnych pań, aby każda z nas poczuła się w jakiś sposób podbudowana jako kobieta, jako ta wyjątkowa i niepowtarzalna istota, którą Pan Bóg wybrał na to, żeby mogła być szczęśliwą żoną i mamą, żeby mogła uczyć miłości nowe pokolenia. Bo to jest zadanie nie na dziś, nie na kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet lat, ale to jest zadanie na wieczność. Każde nasze dziecko obdarzane naszą miłością, to jest nasze zadanie na wieczność. Bo każde z nich obdarzone zostało przez Pana Boga duszą nieśmiertelną. Więc w ten sposób, jakkolwiek krótko czy długo będzie żyło, to ono jest zadaniem na wieczność. Nie mówiąc o tym, że jeżeli samo dojdzie do dojrzałości, do dorosłości, wybierze drogę rodzinną, będzie wchodzić w swoje małżeństwo i obdarzy nas wnukami, to historia zatoczy wielkie koło i będzie się mogła powtarzać znowu poprzez dzieci naszych dzieci. Ta nasza miłość będzie w kolejnych pokoleniach owocować. I tego właśnie, co Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał geniuszem kobiecości, warto, żebyśmy się uczyły jako kobiety, żebyśmy to zauważały i żebyśmy się tym cieszyły i obdarzały tą naszą radością naszych współmałżonków, naszych tych najbardziej kochanych i wybranych, ale obdarzały również wszystkich wokoło. Nie tylko nasze dzieci, czy jako malutkie, czy podrastające, czy już dorosłe, ale również wszystkich, z którymi nam się przyjdzie spotkać. A żebyśmy mogły w pełni radośnie i szczęśliwie uczestniczyć w tym Bożym planie szerzenia miłości w świecie. I tego właśnie życzę wszystkim i wam, i sobie. Szczęść Boże.